Trochę późno na świąteczne filmy, ponieważ mamy piątek, a Wigilia jest już w poniedziałek, ale stwierdziłam, że lepiej późno niż wcale i dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, w którym pokażę Wam trzy bardzo proste i bardzo szybkie pomysły na świąteczne ozdoby. I tutaj musicie mi uwierzyć, że one są naprawdę bardzo proste, ponieważ wszystkie trzy rzeczy zrobiłam wczoraj wieczorem, także jest to trochę filmik na szybko, ale naprawdę chciałam nagrać dla Was coś świątecznego, a poza tym macie przed sobą cały weekend, więc w weekend spokojnie można udać się do sklepu po potrzebne rzeczy, jeżeli czegoś byście nie mieli, no i zrobić takie ozdoby, więc jeżeli jesteście ciekawi, co udało mi się w tym roku zrobić, to zapraszam do oglądania. I jeszcze tylko powiem, że jeżeli nie macie jeszcze może jakichś prezentów zakupionych, albo część prezentów Wam na przykład nie doszła, bo kurierzy mają teraz sporo na głowie, to odsyłam Was do filmiku, który nagrałam rok temu i pokazałam tam trzy pomysły na świąteczne prezenty na ostatnią chwilę. I oczywiście link do tego filmu zostawię Wam w opisie. Do stworzenia takiego świątecznego świecznika potrzebujecie duży słoik, świąteczne ozdoby takie jak gałązka czy kwiatek, sztuczny śnieg, ja mój zakupiłam w Pepco, świeczkę, wstążkę oraz czerwone kuleczki, które również zakupiłam w Pepco. Na początku wkładam do słoika świeczkę i wsypuję sztuczny śnieg i tak, w sumie mogłam najpierw to wsypać, a później włożyć świeczkę, ale nie chciałam, żeby ona stała na śniegu, tylko na słoiku i żeby ten śnieg ją tak przysypywał dookoła. Teraz dookoła układam świąteczne ozdoby, takie jak gałązki i czerwone kuleczki. No i na koniec zostało już tylko zawiązanie kokardki na górze słoika. Do stworzenia kolejnych świeczników, które wyglądają na takie bardzo zmrożone, potrzebujecie oczywiście słoików, sztuczny śnieg, klej w płynie, sznurek, świeczki, ja akurat używam sztucznych, kilka świątecznych ozdób, które zostały mi po pierwszym świeczniku oraz gorący klej. Na początku wylewam trochę kleju na kartkę i podsuwam podkładkę. Swoją drogą w opisie zostawię Wam link do filmu, w którym stworzyłam tą podkładkę. No i teraz wysypuję na nią sztuczny śnieg, a następnie za pomocą pędzelka maluję klejem słoik i później będę obtaczać go w tym sztucznym śniegu. Teraz obwiązuję górę słoika sznurkiem. No i czas przykleić wszystkie świąteczne ozdoby za pomocą gorącego kleju. Nie zostało już nic innego jak umieszczenie świeczek w świecznikach i gotowe. Do stworzenia takiego świątecznego wieńca potrzebujemy dużych oraz małych bombek, kawałek drutu oraz czerwoną wstążkę. Na początku formuję z druta duże kółko, a następnie nawlekam na nie po kolei bombki na zmianę duża, mała
I ja, jak widzicie, postawiłam na te najbardziej świąteczne kolory, czyli czerwony, zielony oraz biały. Końcówki druta zawijam oraz ucinam niepotrzebne części, a następnie owijam wszystko czerwoną wstążką. No i na samym końcu tworzę na górze wielką czerwoną kokardę. Okej, tak więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał i jeżeli zechcecie zrobić którąś z tych ozdób, to mam nadzieję, że zdążycie, ale powinniście zdążyć, ponieważ macie cały weekend. Ja, jak już mówiłam, zrobiłam to w jeden wieczór. Wszystkie trzy rzeczy oczywiście w jeden wieczór. Także nie ma w tym nic trudnego. I co? Odsyłam Was jeszcze do moich poprzednich świątecznych filmików, które nagrałam w tamtym roku i już się z Wami żegnam, także do zobaczenia i wesołych świąt. Cześć!